Cześć, witam Was MyApple, Krystian Kozarawski i Paweł Okopień w 35. odcinku MyApple Daily. Będziemy się streszczali, przechodzimy do wiadomości, a tych, jak pewnie wiecie, jest sporo. Wczoraj Apple zaprezentowało wyniki finansowe za miniony kwartał. To był pierwszy kwartał fiskalnego roku 2015, a ostatni kwartał kalendarzowego roku 2014. No i rekordowy. Rekordowy, jeśli chodzi przynajmniej o iPhone'a. No, o przychody również. To jest, przychody tak, to prawda. To jest, ale te przychody wygenerował mimo wszystko iPhone. Tak, iPhone. 69% przychodów to jest iPhone. Dokładnie. Przychód na poziomie 74,5 miliarda dolarów, czyli o 30% większy w skali roku. Analitycy spodziewali się, że będzie 65 tak. milionów iPhone'ów sprzedanych. Jest 74,5 niemalże. I pół praktycznie. No. Spada sprzedaż iPadów. Tutaj sprzedano 21,4 milionów sztuk w roku ubiegłym w tym samym okresie, czyli w tym samym kwartale rok wcześniej sprzedano 26 milionów sztuk, czyli no spadek dość spory, bo o prawie 4,5 miliona sztuk. No sporo, no ale jak rozmawialiśmy wczoraj, iPadów się tak często nie wymienia. Tak, to jest prawda. To też urządzenie... Rynek się nasycił po prostu. Rynek jest nasycony, a też nie ma tego rynku jeszcze takiego w tych krajach rozwijających się. Dokładnie. Tablety. Trzeba pamiętać, że faktycznie iPady wymieniamy no, przynajmniej nie co roku, a co dwa albo co trzy, a czasami nawet co cztery. No i trzeba sobie sumować tę sprzedaż z lat ubiegłych, dodać tą sprzedaż obecną i wyjdzie mniej więcej tyle, ile tych iPadów jest na rynku, bo przecież te urządzenia, nawet iPady pierwszej generacji zwykle nie trafiają na złom czy gdzieś do... niszczarek, tylko... To jest jedynie ten problem, że ta sprzedaż rzeczywiście spada. Zobaczymy teraz w tym roku, czy ustabilizuje się na tym poziomie, czy będzie dalej spadać. Ale myślę, że liczba aktywnych urządzeń wciąż jest ogromna i one po prostu no, przechodzą, tak jak w, no, powiedzmy sobie szczerze, w rodzinie. Poza iPadem pierwszej generacji wszystkie inne otrzymują jeszcze aktualizację. Tak, cały czas. iPad drugi pomimo 4 lat cały tak, czas stanie. A iPady pierwszej generacji tak są w użyciu. Ja mam przykład tutaj w domu u mnie, gdzie jeden z moich synów odziedziczył już iPada pierwszej generacji, drugi odziedziczył iPada trzeciej generacji. No, liczba są generalnie oszałamiające. Słucham? Liczba tak. w tym roku o, zdecydowanie. 34 tysiące iPhone'ów na godzinę. Taka jest sprzedaż. Tak, sprzedano już i to jest też ważne, ważna informacja, że w zasadzie od premiery pierwszego iPhone'a sprzedano już ponad miliard urządzeń z iOS. No to jest też ogromna liczba. No i tym miliardowym był iPhone 6 Plus, tak? Tak, 64 GB. Wszyscy, podobno Tim Cook się bardzo obawiał, żeby nie był to, żeby to nie był iPod Touch. No iPod, nie mamy danych co do właśnie co do sprzedaży samych iPodów, bo iPody, jak wiecie, wchodzą już w kategorie inne. Nie są już odrębną kategorią, a Apple już nie wyszczególnia sprzedaży iPodów, ale podejrzewam, patrząc że na tę kategorię, że jednak mimo wszystko ta sprzedaż jest już po prostu na bardzo, bardzo niskim poziomie. No, też nie jest jakaś rewelacyjna sprzedaż Beatsów, bo teraz Beats też są już raportowane. Tak, tak. No i Apple TV się sprzedało w niecałe chyba 4,5 miliona sztuk. Co i tak jest niezłym wynikiem. Ale to jest od kwietnia, to tak. nie jest tylko kwartał, tylko to jest od kwietnia tak. 2014. No i tak jest niezły wynik na tle wszystkich innych przystawek do telewizorów. No biorąc pod uwagę, że to urządzenie nie było aktualizowane tak naprawdę już od... Też od dobrych... iPada 3, prezentacja tak. iPada 3. Tak. Także to już jest kawał czasu i no czekamy, przynajmniej ja czekam na nowe Apple TV z tymi wszystkimi funkcjami, które podobno miały się pojawić, typu możliwość instalacji gier i aplikacji, tuner telewizyjny i tego typu rzeczy. Ja bym chętnie takie Apple TV zobaczył. Maki rosną. Tak, Maki rosną. Wszyscy do całej rosną. Branży PC-tów Maki tak, rosną. Tak, to jest zdecydowanie też dobra wiadomość. Komputery, które wydawałoby się, że już jakby no... No oczywiście mają o wiele dłuższy jakby cykl życia, nie mówię tu o pojedynczych maszynach, ale jakby w całym produkcie niż powiedzmy urządzenia mobilne, ale jednak po latach ta sprzedaż Maców rośnie, staje się coraz bardziej popularne. Być może jest to efekt halo, czyli w zasadzie takie, że ludzie sobie kupują iPhone'a, iPada, a nie, jak są zadowoleni, to chcą pozostać w tym. No zresztą chyba wszyscy tak zaczynają, prawda? No tak, w większości. Znaczy w dużej mierze od jednego urządzenia, któregoś. Tak. Ja zacząłem od iMac'a akurat, a później przyszły kolejne. Tak, no. Ja zaczynałem od iPoda Nano trzeciej generacji i później stopniowo aż do Maca właśnie w tą stronę. Słuchajcie, kolejny temat.
Tim Cook w końcu powiedział, w jakim miesiącu możemy się spodziewać Apple Watcha. No i okazuje się, że early, czyli wczesny rok, to jest wczesny 2015 rok, to dla Apple jest okres od stycznia do końca kwietnia. A w sumie Apple Watch pojawi się w kwietniu, tak, w tym Macuka. W sumie można to było też, rzeczywiście jest wyjaśnione, Apple wyjaśnił, dlaczego właśnie jest early, mid i tak, dzieli rok na trzy części, po cztery miesiące. I tak w sumie jest nazewnictwo też Maców. Tak, early, mid i late. Tej samej nomenklatury, tak, dokładnie. W kwietniu, gdzie nie wiadomo tak naprawdę na razie, gdzie ten Apple Watch się pojawi, czy będą to tylko Stany, czy także inne kraje. Liczyłbym mimo wszystko na przynajmniej Wielką Brytanię, Niemcy, Francję i podejrzewam, że Apple Watcha, tak, może dostać też Australijczycy, Japończycy. Zobaczymy. Do kwietnia pozostały w sumie 2,5 miesiąca, 3 miesiące? 3 miesiące. Tak, ja myślę, że on się pojawi tak pod sam koniec kwietnia. To nie będzie jednak początek, więc... Słuchajcie, kolejny news związany jakby też z tą wczorajszą telekonferencją, to są aktualizacje dla iOS i iOS 10, czyli 10.10.2 i iOS 8.1.3, tak, dokładnie. No, najważniejsza rzecz to wreszcie nie trzeba podłączać tych iPhone'ów, tak, i iPadów. Aktualizacje w końcu nie ważą jakichś horrendalnych... One nawet nie ważyły tyle, co trzeba było mieć miejsce na, tak, w pamięci urządzenia. No teraz faktycznie jest to niepotrzebne, także jest to lepiej jakoś skompresowane. Jak ja nie miałem zainstalowanej wersji 8.1.2 właśnie, bo nie podłączyłem go do komputera. Teraz bez problemu zainstalowałem tą łatkę, mając niecały gigabajt. Tak. Ja też w ogóle zauważam, że bardzo szybko się te aplikacje, te aktualizacje pobrały i zainstalowały. Naprawdę bardzo, wręcz w ekspresowym tempie. Kolejny news z świata Apple. Wracamy do telenoweli filmowej, czyli potwierdzona już jest obsada. Teraz też tak, powinno być z górki. Tak, czyli Michael Fassbender w roli Steve'a Jobsa. Kate Winslet jako Joanna Hoffman. Tak, nie Joanna, to jest Joanna Hoffman, córka... jak ma Hoffman na imię? Jerzy Hoffman? Jerzy Hoffman, tak. Córka, no właśnie, córka reżysera Jerzego Hoffmana wyjechała do Stanów wiele lat temu i znalazła się w zespole pracującym nad pierwszym Macintoshem. Ona odpowiadała za promocję w zasadzie tego komputera. Seth Rogen zagra... Rogen czy Rogen? Rogen. Rogen. Seth Rogen zagra. Wcieli się w rolę Steve'a Woźniaka i Jeff Daniels zagra Johna Scalea, czyli tego prezesa Apple, który wyrzucił Steve'a Jobsa. No i jeszcze będzie Catherine Waterston w roli Chrisa Brennan, czyli córki Steve'a Jobsa. Dziewczyny. A nie, przepraszam, dziewczyny, tak, bo to jest Chris Brennan, to była dziewczyna faktycznie. Chris Brennan, to w jej rolę wcieli się Catherine Waterston, a w rolę Lizy wcieli się kilka aktorek, bo będzie... W zależności od wieku. Dokładnie. Bo film cały będzie się opierał na trzech scenach. Trzech scenach, tak. I zakończy się na 98 roku. Dokładnie. Tak. Prezentacja iMac'a, Macintosha i Next Cube. Mhm, tak. Na koniec wracamy do wojny Apple z Adobe, czyli rok 2007, kiedy pojawia się pierwszy iPhone i urządzenie nie obsługuje Flasha w przeglądarce. W ogóle nie obsługuje Flasha tak naprawdę. Zaczyna się wielka wojna, narzekanie na to, że produkty mobilne Apple nie obsługują Flasha. Steve Jobs okazał się tym crazy one, czyli tym szaleńcem, który postanowił zmienić świat standardu, jeśli chodzi o przekaz. I wygrał, dokładnie. Kilka lat temu Adobe przestało wspierać mobilnego Flasha, a wczoraj... Flash zniknął z YouTube'a. Tak. No i to też w znamiennym okresie, tak? Tak. 5 lat iPada i koniec Flasha. Koniec Flasha. Na YouTube'ie, no w takim największym bastenie gdyby, tak, Flasha, bo jednak YouTube się zdecydowanie liczy, najwięcej osób z niego korzysta. Więc...
Słuchajcie, koniec Flesza, koniec dzisiejszego odcinka My Apple Daily. Do zobaczenia jutro. Przypominamy Wam o konkursie. Ostatni dni konkurs My Apple i ING Banku Śląskiego, w którym do wygrania jest iPhone 6 Plus 64 GB i konkurs na bardzo fajną, małą podstawkę pod iPhone'a 6 i 6 Plusa Standard. Linki znajdziecie oczywiście we wpisie do dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.